bardzo, bardzo miło powitać Was na dzisiejszym bardzo ważnym koncercie, podczas którego będziemy wspominać, upamiętniać i oddawać hołd wszystkim tym, którzy walczyli za Polskę, za wolność i za nas. Dlatego bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za Waszą obecność, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo myślę, że to jedna z piękniejszych form oddawania hołdu i czczenia pamięci wszystkich bohaterów, którzy walczyli za nas. I czy my powinniśmy o tym wszystkim pamiętać, o tych bohaterach w naszej historii? Nie. Nie powinniśmy, tylko musimy o tym zawsze pamiętać. Dlatego Bóg zapłać księże proboszczu za zaproszenie i zorganizowanie wraz z sołectwem Lipinki za Gościniec oraz artystami ze Szkoły Muzycznej w Wołominie pod kierownictwem niezastąpionej Pauliny Marszosy takiego ważnego koncertu. Dlatego ogromne brawo już. Myślę, że nietypowo, ale pozwólcie Państwo, że opowiem taką krótką historię. Kiedy przygotowywałam się do tego koncertu, bardzo, ale to bardzo długo myślałam, co ja mam Państwu powiedzieć. Jak zapowiadać te utwory, na co zwrócić największą uwagę, żeby mając no tutaj takie swoje przysłowiowe 5 minut, powiedzieć coś mądrego, coś wartościowego, co wpłynie na każdego z nas, bo temat patriotyzmu jest bardzo ważny. I zawsze, kiedy mam do napisania, czy to jest scenariusz, czy koncertu, czy mania, kieruję myśli do Pana Boga i mówię: Panie Boże, co ja mam tym ludziom powiedzieć? O czym ja mam mówić? Odpowiedz mi, albo pokaż mi kogoś, kto będzie miał coś bardzo mądrego i wartościowego do powiedzenia. Tak również w tym przypadku Pan Bóg nie zostawił mnie, tak myślę. I nagle wśród swoich codziennych obowiązków i czynności w mojej głowie zaczęło powtarzać się takie jedno zdanie, tylko to jedno. Bo Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Nie wiem, gdzie mogłam to usłyszeć, przeczytać. W każdym razie tylko to jedno zdanie ciągle w mojej głowie tkwiło. Być może niektórzy z Państwa już wiedzą, kto jest autorem tych słów. Zobaczcie, tutaj nie mogło być przypadku, że to akurat te słowa naleźły się w mojej głowie. Pan Bóg postawił w mojej głowie jednego, myślę, z największych autorytetów, jeżeli chodzi o patriotyzm, obronę wartości człowieka, narodu i kościoła. A w tym roku przypada akurat 120. rocznica urodzin, 40. rocznica śmierci tego kogoś. No i 12 września został beatyfikowany. Kardynał Stefan Wyszyński. Jeszcze raz podkreślę, tu nie mogło być przypadku. Dlatego niech ten koncert będzie takim podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy walczyli, przelali swoją krew, oddali życie, ale też niech będzie podziękowaniem za tego cudownego Polaka i za jego beatyfikację. Później w trakcie koncertu postaram się przypomnieć kilka jego ważnych słów na temat ojczyzny, patriotyzmu i polskości. I mam nadzieję, że te słowa choć trochę wyryją w naszym sercu taką potrzebę kochania i szanowania przede wszystkim naszej polskości, naszej historii. Bo Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Moja ojczyzna, moja Polska, moja ojczyzna.
Nie ma tu chat.
nie ma opór, spichlerzy, nawet drzew nie ma. Nawet całych kamieni. A dzisiaj często spotykamy się ze zjawiskiem opluwania własnego gniazda. Ludzie natrząsają się z naszej przeszłości historycznej, nie doceniają wielkiej ofiary każdej kropli krwi wylanej za naród, czy każdej kropli potu z czoła rolnika, która wsiąkła w ziemię ojczystą. To wszystko wskazuje na wielką potrzebę wołania o szacunek dla dziejów narodowych, dla trudów pokoleń, które minęły, dla ich ofiarnej krwi wylanej w powstaniach, w walce o wolność ojczyznę, na wszystkich kontynentach. I czy w ostatnim powstaniu warszawskim. Chociaż tyle zrywów było nieudanych, jednakże zawdzięczamy im to, że sumieniu międzynarodowemu przypomniały o naszym narodzie. Ich praca, trud i ofiarne poświęcenie dało taki rezultat, że obecni jesteśmy. To fragment opisu pacyfikacji miejscowości Różaniec przez pana Wyszyńskiego i jego słowa wypowiedziane w 1964 roku. I te kolejne utwory będą właśnie przypominały nam te bardzo trudne walki. Też walki powstańcze. Na przykład warszawianka jest skierowana głównie o powstaniu listopadowym, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że oryginalny tekst był napisany po francusku przez poetę francuskiego, który był tak zafascynowany tą walecznością i porywem serca Polaków. Marsz Strzelców natomiast był bardzo popularną pieśnią podczas powstania styczniowego, ale też później podczas wielu kampanii w walce o niepodległość. Później usłyszymy na przykład jedną z najstarszych utworów Idzie żołnierz, no a potem pieśnią będziemy pokazywać, jak ta nasza Polska jest piękna i za co jej warto podziękować, bo naprawdę jest za co. Thank you.
Thank you.
Nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością, naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciwnikom w ojczyźnie, w której oni zdbili nas na jeździe. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obce. Niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia. Przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: oto jak oni się miłują. Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane w Niepokalanowie w 1969 roku. Miłość. Tylko tyle i aż tyle. Aż tyle dla mordu przelanej krwi, kłamstwa oprawcy, a zarazem tylko tyle dla bohaterów walki. I tymi słowami zapraszam Państwa na ostatnią już część naszego koncertu. Ludzie mówią, że
być, kiedy zagra na nich słaby gracz. Tu słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz, bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez
Jeszcze raz bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie, dziękuję organizatorom, artystom, księdzu proboszczowi. I mam nadzieję, taka moja nadzieja, że jakieś słowa wypowiedziane tutaj przeze mnie, czy wyśpiewane przez artystów, gdzieś tam zostaną w naszych sercach i zostaną na zawsze, żebyśmy naprawdę pamiętali o naszej historii i przede wszystkim ją szanowali. I na koniec kardynał Stefan Wyszyński. Dla nas po Bogu największa miłość do Polski. Musimy po Bogu dochować wierność przede wszystkim naszej ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszona na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wielkie życie naszych praojców. Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę, póki Polska żyje w nas. Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży nikt jej w całość, że nie wytrze wrażych łap, polski żołnierz w obcej stronie na Europę krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, pamiętać tamten śmiech, póki Polska